Czy zastanawiałaś się kiedyś, ile zajmuje całe Twoje cyfrowe archiwum, czyli wszystkie Twoje zdjęcia, wszystkie Twoje filmy, wszystkie Twoje dokumenty, które zebrałeś przez całe swoje życie? Jeżeli nie jesteś fotografem, który musi trzymać wszystkie swoje zdjęcia RAW na dysku, albo nie jesteś filmowcem, który musi też trzymać całą surówkę w 4K, to myślę, że całe Twoje cyfrowe życie z powodzeniem zmieści się na tym wyjątkowym smartfonie. Cześć, z tej strony Marcin i dzisiaj opowiemy sobie o bardzo wyjątkowej wersji Samsunga Galaxy S10 Plus i o bardzo nietypowej akcji, którą zrealizuję przy jego użyciu. A dlaczego jest to smartfon nietypowy? Ponieważ jest to Samsung Galaxy S10 Plus w wersji Performance Edition, czyli najwyższej, topowej, najlepszej, jaka kiedykolwiek wyszła w tej generacji smartfonów. A czym właściwie wyróżnia się ten Samsung na rynku smartfonów? No kiedy większość urządzeń ma pamięć 64, 128, te topowe smartfony mają niekiedy 256 giga, wtedy wchodzi Samsung cały na biało i mówi: my mamy 1 terabajt. I to jest prawda, Samsung w tej edycji ma 1 terabajt, czyli 1024 GB pamięci wbudowanej. No i żeby było śmieszniej, mamy jeszcze możliwość rozszerzenia tej pamięci o karty microSD, o kolejne 0,5 terabajta, czyli de facto możemy mieć tu 1,5 terabajta miejsca na dane. A do tego smartfon jest też wyposażony w 12 GB pamięci RAM. I jak się domyślacie, ten smartfon to po prostu petarda. Mamy tutaj terabajt pamięci, mamy 12 GB RAMu, do tego topowego Exynosa, który napędza całe to urządzenie, więc to po prostu śmiga. No, nie ma szans, żeby to urządzenie zajechać. Ono jest tak płynne w działaniu i tak szybkie, że nie wyobrażam sobie, co musiałby mieć smartfon, żeby działać jeszcze lepiej od tego urządzenia. A skąd wspomniany biały kolor? Jest to kolejny wyróżnik tej edycji smartfona i nie bierze się to znikąd, ponieważ Samsung zastosował w tym modelu specjalne ceramiczne plecki. To nie jest szkło, tylko to jest ceramika. Właśnie dla podkreślenia, że jest to taka jedyna topowa edycja. Wspólnie z Samsungiem przygotowaliśmy akcję 1TB Challenge, w której wyciśniemy z tego smartfona co tylko się da i sprawdzimy, gdzie są jego limity. I czy w ogóle uda nam się zapełnić ten 1 terabajt przestrzeni. Co tydzień zobaczycie na Spiderswap jeden tekst, w którym pokażemy ten smartfon, pokażemy, jak zapełniamy jego pamięć. Ale nie obawiajcie się, nie będzie to proste zrzucanie danych do pamięci tego urządzenia, ściąganie filmów czy tym podobne rzeczy. Mam dużą ambicję, żeby ten cykl był naprawdę wartościowym projektem, żeby zrobić w nim różne poradniki, różne tutoriale, ciekawe artykuły, w których pokażę, jak wykorzystać smartfon w bardziej zaawansowany sposób. Jako że zajmuję się na Spiderswap zdjęciami i filmami, na pewno włączę to urządzenie do mojego cotygodniowego workflow. Możecie liczyć na ciekawe tutoriale, w których pokażę Wam, jak obrabiać na tym smartfonie zdjęcia. I to nie tylko te robione smartfonem, ale też robione większym aparatem. Jak połączyć ten smartfon z dużym aparatem, jak zgrywać materiały na to urządzenie, jak połączyć workflow pracy między komputerem a smartfonem, tak żeby wykorzystać maksymalnie potencjał tego 1 terabajta. No ale zdjęcia to nie wszystko. Zastanowimy się też, jak można wykorzystać smartfon w obróbce wideo. Sprawdzimy, na ile będzie możliwe montowanie filmów, takich prawdziwych filmów na smartfonie. Zobaczymy, jak sprawdzają się mobilne narzędzia do edycji i czy smartfon w ogóle poradzi sobie z montażem materiałów, na przykład nagranych też aparatem. Tego jestem bardzo ciekaw. A poza tym liczę, że smartfon pozwoli mi zastąpić trochę takich urządzeń, które zawsze są w moim fotograficznym plecaku. Są to dyski zewnętrzne na backup danych. Także bardzo liczę na to, że ten 1 terabajt sprawdzi się na przykład do tego, żeby zrobić już na miejscu dodatkowy backup, kolejną kopię zapasową danych, na których w międzyczasie w podróży już będę mógł pracować. Liczę też na Waszą pomoc. Dajcie znać w komentarzach, jakie wykorzystanie tego smartfona chcielibyście zobaczyć. Jak chcielibyście wykorzystać 1 terabajt przestrzeni na dane? Co byście zrobili z takim smartfonem? I czy w ogóle 1 terabajt pamięci w smartfonie ma sens? Przecież w komputerach mamy 128 giga, 256, a tu nagle 8 razy więcej czy 4 razy więcej w urządzeniu mobilnym, które mamy w kieszeni. No jest to naprawdę fascynujące z takiego technologicznego punktu widzenia, także dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. A ja zapraszam Was już teraz na Spiderswap, na nasz cotygodniowy cykl 1 terabajt Challenge. Będzie się on pojawiał w każdą środę. Zapraszam do materiałów. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać równie bardzo co mi. I do zobaczenia na łamach Spiderswap i na YouTubie. Dzięki
Do usłyszenia. Bye.